I witam wszystkich, chapter, epizod 17, poziom 6, Betelgezy. Ach, teraz w duecie jeździmy. Jazda na łyżwach. Taniec na lodzie. No proszę, jakie to było łatwe. Takie poziomy dla relaksu na sam koniec. Została fundowania twórcy chyba. No teraz tak samo, nie mogę w inną stronę niż w tą przejść. Tutaj mamy poświęcanie kierunków. I też chyba nie mogę w inną stronę niż w tą. Teraz zobaczmy, co powinien zrobić. Może nic, może... Może jednak coś. No to sprawdźmy to. Czy mogę poświęcić kierunek w prawo? Nie wydaje mi się. To poświęćmy w lewo. I teraz poświęcimy w górę. Były dwa wyjścia. Tylko jedno było mi potrzebne. Poziom 8. Tutaj znowu poświęcanie kierunków. I teraz... O! Ciekawa mechanika. Proszę bardzo. I to też jest ciekawa mechanika. Ja tutaj stoję teraz na sztorc, nie? Dobra, jakiego kierunku nie mogę zgubić? W lewo chyba. Znaczy mogę zgubić w lewo kierunek. Tak? Tylko, że teraz już przegrałem. Czyli ten kierunek trzeba zgubić od razu w lewo. Tutaj. Jedziemy. Teraz poświęcimy w dół. I zobaczmy, co z tego będzie. Brawo. No i ma co? Jest kula ognista, jest też kostka symetryczna, idealnie symetryczna. Mogę sobie tą kulę tutaj baitować trochę. Nie wiem, może to będzie potrzebne, ale spróbuję najpierw bez baitowania. No i mamy troszkę inny rozkład tutaj tratw na wodzie. Tak na hama to tego nie przejdę, to jest na pewne. Chyba trzeba zbajtować tą kulę ognistą, tak mi się wydaje. Dobra. Tak. I tak. Tak. I sukces. 10. Półmetek ostatniego epizodu. Prawdopodobnie. Tak, stemple mamy w dwóch miejscach. I chyba symetria jest idealna, także nie mogę tutaj jakoś kostki specjalnie obracać, to nie? W żadnym miejscu? Na tym etapie? W żadnym. No to znaczy, że mogę sobie te stemple ograć osobno. O, nie? Nic trudnego. Ach, faktycznie chyba taki, albo nie wiem, może to jest jakiś epizod z odrzuconymi poziomami, czy coś? Bo poziom trudności jest znacznie mniejszy niż to, co było poprzednio, prawda? 17, 11. Stemple. Za stemple należy się czerwona kartka. Tak jest. I teraz... W taki sposób. Poziom przeszedł się sam praktycznie. Teraz tak, tutaj mamy poświęcenie kierunku, ale niekoniecznie muszę to robić teraz. Tutaj mamy drugie poświęcenie kierunku, które co, nic nie daje z tego, co widzę? To po co to coś takiego jest? I tutaj jest jeszcze jedno. Okej. No, faktycznie, to chyba nic nie daje. Mam nadzieję, że najście na to przynajmniej coś mi ten odblokuje. No i muszę ten kierunek poświęcić. Przynajmniej, żeby przejść ten poziom. Chyba najpierw powinienem tak zrobić.
teraz kierunek w lewo poświęcamy. I to w zupełności wystarczyło. Ha. No okej, srebrne piramidki plus klucze i klepsydry. No nie, duch mój najmniej ulubiony element rozgrywki w tej grze. Znaczy dla mnie najtrudniejszy jest. Chyba bardziej jest trudny niż templowanie. Nawet. Ale podejrzewam, że tutaj trzeba będzie bufor znowu wykorzystać, co nie? Sru tu tu tu. Czyli zróbmy bufor. No, nie ma tak łatwo. Ajajaj, no tak jak tak myślałem właśnie, że będzie taki takie hachomacho tutaj brzydkie. No, sprawdźmy to. Duch wszedł na piramidę. Wow. No dobra, ale może to jest klucz do przejścia tego poziomu. Kurde. Musi być jeszcze raz w lewo tutaj. Czyli w taki sposób muszę to zrobić i będzie dobrze. Powinno być dobrze. Niechcąco to było, oczywiście. Jeszcze raz. Że dobrze, dobrze rozpocząć. I tak. Czekamy teraz, aż dojdzie. No i możemy teraz już posuwać się do wyjścia. Mam nadzieję, że wystarczająco dużo buforu zostawiłem sobie. Tak jest. Brawo ja. Klaszczmy w ręce. Ha! Dwie piramidki jednym ciosem. I wygląda na to, że muszę to zrobić, że nie ma innego wyjścia tutaj. No, tak mógłbym zrobić, ale jak widać wylatuję w kosmos wtedy. No okej, zniszczmy te piramidy w takim razie. O, a tak nie mogę. Kurde. Tak też nie mogę. To co mogę w takim razie? Co mi wolno, jak nic nie wolno? Tak mi wolno. Tak mi wolno, dobra. To jeszcze raz trzeba tak zrobić chyba. Nie. Kurde. Zaraz, jak ja to zrobiłem? Nie tak. Tak też nie? Naprawdę? może tak, on po prostu. Teraz chciałbym na sztorc stanąć. O właśnie, w taki sposób. Tak, i teraz wypchnę te dwie piramidki w taki sposób. I teraz pytanie, czy będę w stanie stanąć na sztorc tutaj. Powinno się to udać, jeżeli stanę na sztorc tutaj. Wiem, że to jest mało obrazowe. To moje tam czy tutaj, no ale no. To jest Betelgeza, także. Musicie trochę poczekać, a na pewno wszystko, co mam na myśli, zostanie objawione. A, dobra, wywalę tą piramidę już. O, tak właśnie chciałem stanąć sobie. No i idealnie. Zwycięstwo. Z wygrana, tak chciałem powiedzieć. Tak jest, z wygrana. Okej. Połączymy zaraz nasze siły.
I przejdzie się wtedy to samo. Teraz co? W lewo nie mogę. Do góry trzeba. Mogę tylko tak. Hej. Nie. To nie jest prawidłowe rozwiązanie. My sobie rozwiążemy to prawidłowo w następnym odcinku.